Jest poniedziałek, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów jest pani poseł Urszula Augustyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, przez Tarnów przetoczyła się dyskusja przez cały w sumie region na temat zarobków samorządowców. Zgodnie z ustawą muszą zarabiać więcej. W Tarnowie prezydent sobie zażyczył dosyć sporą podwyżkę, ale nie o tym. Generalnie chciałbym się skupić nad tym, od czego pani jest i od stanowienia prawa. Czy na poziomie uchwalania tych zmian nie popełniono podstawowego błędu, bo według mnie prezydent Tarnowa, a prezydent Krakowa czy Warszawy to są dwie różne półki, jeżeli chodzi o wartość majątku, którym dysponuje miasto, odpowiedzialność za ten majątek. Czy nie powinno zostać, nie wiem, wprowadzone rozróżnienie, jeżeli prezydent miasta do 100 tysięcy, do 300 tysięcy, pół miliona, miliona i powinno być takie progi. Jak pani uważa? Bardzo pan to ładnie ujął, że jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie prawa. Bardzo bym chciała być za to odpowiedzialna. Niestety moje głosy są wszystkie wyrzucane do kosza. To też jest jakaś nienormalna sytuacja, że w parlamencie opozycja nie ma kompletnie nic do powiedzenia. Opozycja woła się tylko wtedy, kiedy trzeba rozłożyć odpowiedzialność na przykład za ilość zgonów covidowych. Wtedy ewentualnie ktoś szuka tej opozycji. Ale to jedna drobna dygresja. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia, otóż chcę przypomnieć historię tego, co się wydarzyło. Najpierw pan prezes Kaczyński jednym ruchem, bez pytania kogokolwiek o zdanie, obniżył wszystkim samorządowcom, parlamentarzystom pensję i to znacząco 20%. Bo ministrom się należało, a samorządowcom się im nie należało. Właśnie za to, że wyszło na jaw dzięki opozycji, że pani premier Szydło grube setki tysięcy wręczała jako nagrody ministrom, którym, jak sama określiła, to się należy. Więc to jest pierwsza rzecz. Pieniądze wzięli ministrowie, szkody ponieśli samorządowcy. I to jest naprawdę bardzo przykre. I tutaj nikt nie pytał o to, kto stanowi prawo. Pan prezes Kaczyński sobie to prawo ustanowił. I dzisiaj znowu pan prezes Kaczyński żąda tego, żeby swoim ludziom, bo przecież to, że dzisiaj samorządowcy dostają podwyżki, to nie jest dlatego, że nagle PiS postanowił pokochać samorządowców. To jest właśnie dlatego, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, żądają od prezesa Kaczyńskiego większych pieniędzy. Żądają ich w spółkach i to widzimy na poziomie wszystkich spółek. Wszędzie możemy wyznaczyć, czy wskazać te osoby, które pochodzą z mianowania PiS-owskiego. A co jest najbardziej oburzające, to to, że koledzy z PiS-u sami sobie piszą o tym w mailach. Na przykład pan Dworczyk otrzymuje takiego maila, czy też pisze do pana premiera Morawieckiego, że ewentualnie jakby wchodziła w rachubę jakaś posada w grupie Azoty Tarnów, no to on jest zainteresowany ze względu na swojego tatusia. Albo krewna pana Brudzińskiego pisze do niego, że bardzo poważnie rozważa taką propozycję. Gdyby dostała możliwość zatrudnienia w grupie Azoty Tarnów, no to ona byłaby bardzo zainteresowana. Nie mówmy może o tym na temat tych maili, gdyż one pozostały pozyskane i ujawnione w sposób nielegalny, jak donoszą media, przez grupę hakerów powiązanych z Białorusią i Rosją. Tak samo jak Rafał Sikorski nie chce rozmawiać o sobie i przyjaciele. I o tych nagraniach z racji tego, że zostały one stworzone w sposób niezgodny z prawem przez podsłuchy. A czy słyszał pan kiedykolwiek, żeby się kolega Dworczyk do tego odniósł w sposób absolutnie negujący te treści? Państwo to, jak to mówią, państwo to my. No więc właśnie, nie robią tego. Nikt nie zaprzeczył, że te maile są prawdziwe. No jednak chcę panu powiedzieć, że jest różnica pomiędzy zjedzeniem ośmiorniczek za 20 zł, a tymi przekrętami, które są widoczne. To, że podejmuje się decyzje w sprawie życia Polaków na podstawie tego, jakie są badania sondażowe, słupki sondażowe, no to wie pan, to jest jednak różnica. Za 20 zł ośmiorniczki, niechlubne. I życie Polaków, dlatego że się komuś to podoba albo nie podoba. Ale wróćmy do meritum. Meritum to jest kwestia wynagrodzenia. Więc raz jeszcze panu powiem. Pan prezes Kaczyński sobie te wynagrodzenia sam ustala tak, jak mu się podoba. Takie jest jedno sprawy. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia włodarzy miast, zresztą tak samo każdego innego samorządowca, wójtów, burmistrzów, one są zależne od decyzji rady.
Jeżeli są postawione jakieś widełki, to radni decydują o tym, czy danemu prezydentowi, burmistrzowi tę pensję wypłacać wyższą czy niższą. To jest ich decyzja. Ale umówmy się, różnica, te widełki są tam od 20 tysięcy do 14, tak zaokrąglając. No ta różnica tych 6 tysięcy mimo wszystko też jest niewielka w porównaniu do odpowiedzialności, jaką ma pan prezydent Trzaskowski, pan prezydent Majchrowski, a pan prezydent miasta Tarnowa. Ja myślę, że każdy z nich ma taką samą odpowiedzialność, bo każda decyzja, proszę popatrzeć, w historii Tarnowa to niestety bardzo boleśnie, żeśmy odczuli. Każdy prezydent, który podejmuje decyzję, bez względu na to, czy posiłkuje się swoimi współpracownikami, czy podejmuje ją samodzielnie, zawsze on tę odpowiedzialność ponosi. I to jest absolutnie zarządzanie, gospodarowanie naszym wspólnym mieniem, wspólnym majątkiem. Jeśli ktoś umie to robić dobrze, radni powinni to doceniać i te pensje wyznaczać wyższe. Jeśli robi to ktoś źle, albo są zaniechania, albo nie ma pomysłu, to te pensje powinny być niższe. Też niestety to też bardzo zależy od tych tak zwanych politycznych reakcji, tak? Ale te widełki są dobre? To są już godne zarobki dla, w Pani opinii, dla nie wiem, wójta, nie wiem, Wietrzechowic, Wierzchosławic, Radłowa, z drugiej strony Szerzyn, Ryglic, czy tam prezydenta Tarnowa? To są już takie pieniądze, które okej, okay, to jest, że powiem, jest praca, odpowiedzialność i zapłata za to jest godna. Bo umówmy się, według mnie, wcześniejsze zarobki, wcześniejsze pobory włodarzy były skandalicznie niskie, bo podobne pieniądze można iść do może nie pierwszej lepszej, ale drugiej lepszej korporacji w Krakowie i się takie zarobki otrzyma, a umówmy się, odpowiedzialność i zaangażowanie jest zdecydowanie różne. No ale wie pan, nam zależy na tym, żeby to w naszym terenie, znaczy żeby tu w małych ojczyznach zarządzanie było jak najlepsze, żeby do tego zachęcać się jak najlepszych ludzi. I powiem szczerze, że bycie radnym, bycie prezydentem, burmistrzem, wójtem, to samo z siebie wymaga specjalnego charakteru i takich odpowiednich cech charakteru, odpowiednich umiejętności i kompetencji. To naprawdę nie jest łatwe, żeby wystawić się tak na publiczny widok, bo proszę zobaczyć, wszystkie oświadczenia majątkowe są jawne, wszystkie decyzje są jawne, wszystkie są dyskutowane, konstatowane. Ja nie umiem panu powiedzieć, czy są odpowiednie pieniądze, które wójta, burmistrza i prezydenta wynagrodzą w całości. Trzeba naprawdę dużego, sporego poświęcenia. Tutaj nie ma 8-godzinnego dnia pracy, tutaj w ogóle nie ma czasu pracy, bo wiadomo, że tę pracę wykonuje się zawsze wtedy, kiedy jest potrzebna i przed południem, i po południu, i rano, i w późnych godzinach wieczornych, i często, kiedy są różnego rodzaju awarie i różne sytuacje w godzinach nocnych. Więc wie pan, ustalenie tych płac jest bardzo trudne. Natomiast definitywnie nie powinno być tak, że prezes sobie tak o jednym stryknięciem 20% na przykład te pensje obcina. No to jest skandaliczne. Mimo że jest pani w opozycji, ma pani poniekąd trochę siłę sprawczą, gdyż iż ponieważ miała pani konferencję prasową przed grupą Azoty, wspominała pani tam na temat złej kondycji spółki, że jej wartość akcji poszła na łeb na szyję. Wspominała pani, że nie ma strategii rozwoju. No i dziwnym trafem po tej konferencji, tydzień, dwa później, dostaliśmy wszyscy dziennikarze z regionu, cała Polska mogła zobaczyć właśnie tą strategię rozwoju. Jak pani ją ocenia, jak pani ocenia te zapisy zawarte w tej strategii? Czy później po tej pani konferencji były jakieś odpowiedzi ze strony Grupy Azoty na pojawiające się różne argumenty, które niezbyt dobrze świadczą o kondycji Grupy Azoty? No, strategia powinna być w 2020 roku ogłoszona, bo w tym czasie kończyła się poprzednia. Zwykle planujemy o tych kilka lat do przodu i nie spóźniamy się rok, tak jak spóźnia się Grupa Azoty. Owszem, strategia się pokazała, nie przypisuję sobie tutaj siły sprawczej, natomiast w tej strategii nie ma żadnego argumentu, który uspokajałby mnie, mieszkankę Tarnowa, osobę, którą interesuje Grupa Azoty Tarnów. Grupa Azoty składa się z kilku spółek. Tarnów jest tą spółką matką. To dzięki tarnowskim azotom powstała cała grupa. I to, co dla mnie jest najbardziej interesujące, strategię oczywiście przejrzałam, co więcej rozmawiam na temat tej strategii z osobami, które po prostu się na tym znają. Ja może niekoniecznie, ale na tyle, na ile potrzebuję się dowiedzieć, rozmawiam ze specjalistami, którzy takie strategie budują, piszą, potrafią ocenić. W odniesieniu do tarnowskiej części, czyli do tej spółki matki,
Nie ma tutaj jakby wiele powodów do radości. Otrzymałam odpowiedź od pana prezesa Chimca na moje pytania i w tej odpowiedzi także napisanej trochę tak jak kiedyś oświadczenie grupy Azoty po mojej konferencji zupełnie z boku. Nie ma argumentów, które uspokoiłyby mnie osobiście, ale myślę też i pracowników grupy Azoty, że ta część tarnowska będzie się miała dobrze. Strategia, która pokazuje coraz bardziej zielony obraz grupy Azoty, jest jak najbardziej pozytywna. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ na pracowników Tarnowa i na tu zatrudnionych ludzi. Bo jeśli grupa Azoty z siedzibą w Tarnowie realizuje za ponad 8 miliardów, z tego co wiem, to już jest niedoszacowane, inwestycje w Policach, czyli w okolicach Szczecina, inwestycja, która się zwróci powiedzmy po 30 latach, to ja nie wiem, czy dzisiaj pracownika grupy Azoty w Tarnowie jest to w stanie uspokoić. Jeśli pan prezes Chińc odpowiada mi, że są poczynione inwestycje w Tarnowie, uruchomione nowe instalacje tutaj, na których zatrudnionych jest po kilka osób, a zwolnionych czy też przesuniętych z miejsca na miejsce 150, no to też tutaj się bilans nie zgadza. Gospodarowanie w grupie Azoty nie jest takie, które przynosiłoby nam satysfakcję i radość. Przygotowuję na ten temat specjalną konferencję prasową i będę dopytywać dalej o to, jaki będzie dalszy los samego Tarnowa. Oczywiście interesuje nas grupa jako całość i to jest bardzo ważne. Jeśli w grupie jako całości środki dzielone są mądrze, ja nie mówię, że porówno, mądrze. Jeżeli inwestycje są czynione w taki sposób, że całość, cała grupa na tym skorzysta, no to mnie to uspokoi. Natomiast na razie tego po prostu nie widzę. A już koronnym dowodem jest to, że Tarlen, który jest tworzywem no absolutnie poszukiwanym na świecie, Amerykanie są w stanie sprzedawać go na cały świat. Są z tego tytułu bardzo zadowoleni. Są w stanie zlikwidować tarnowską instalację jako konkurencyjną. No, proszę nie wierzyć, jeżeli ktoś rezygnuje z produkowania tego tarlenu, dlatego że instalacja jest przestarzała, zamiast w nią inwestować, odnawiać, bądź też budować nową technologię, no to dla mnie to jest po prostu niewytłumaczalne. Niewytłumaczalne. Mamy tutaj specjalistów, mamy znakomitych pracowników, mogłoby ich pracować jeszcze więcej, tylko trzeba było przez lata o to dbać. I jeszcze jedno. W sytuacji, w której się zamyka taką instalację, to trzeba mieć już kilka lat wcześniej, przecież też nie zamknięto tego z dnia na dzień, jak mostu w Ostrowie. Trzeba mieć z tyłu głowy, że na to miejsce potrzebna jest instalacja nowa, coś nowego. Dzisiaj chemia absolutnie jest tym obszarem, w którym można wykorzystywać nowoczesne technologie, nowoczesne badania, produkować coraz to nowe produkty, proponować je na świecie, tak? I na tym naprawdę dobrze zarabiać. Przekształcanie azotów, nawozów z azotowych na te nowoczesne, bio, to wszystko jest melodia przyszłości i to jest potencjał, który ma grupa Azoty. W Tarnowie, w Kędzierzynie, w Puławach, w Policach. Tylko trzeba to robić. Nie zamykać, a potem zobaczyć, co się dzieje. Tak jak ze strategią. Skończyła się w 2020 roku, no i cały 2021 rok. Czekamy na to, żeby ktoś wymyślił następną na kilka następnych lat. No, trochę nie tak to powinno wyglądać. Wspomniała pani o moście w Ostrowie. Raduje się pani serce na widok postępów pracy przy tej inwestycji. I przy okazji drugie pytanie. No, złote czasy dla gminy Wierzchosławice, bo tutaj most w Ostrowie 50 milionów, 150 milionów, czy 40 milionów, 150 milionów budowa nowego łącznika i ostatnia deklaracja z nie tak dawna 100 milionów złotych na budowę obwodnicy Wierzchosławic, Głębowic i Bogumiłowic. Czyli ja na to patrzę inaczej. Dwa lata, w tych dniach mija dwa lata, od kiedy ten most jest nieczynny. Dwa lata ludzie nie mają dostępu z jednej strony do Najca, na drugą stronę. To są uczniowie do szkół, to są pracownicy grupy Azoty, to są przedsiębiorcy, biznesmeni, którzy, nie tylko biznesmeni, ale przedsiębiorcy, którzy po prostu prowadzili swoje projekty, swoje firmy po jednej, po drugiej stronie Dunajca. Gmina została odcięta. Oni wszyscy na tym stracili. Z czego się mamy tutaj cieszyć? Z tego, że ktoś sobie przypomniał i po dwóch latach jest nadzieja, że za pół roku ten most będzie? Bo okazuje się, że tam ruch mógł być pieszo utrzymany, no bo ja będąc sam na terenie rozbiórki tego starego mostu, no widziałem, że wjeżdżały tam
wielotonowe koparki, ciężarówki, które rozbierały i pracownicy chodzili tam i rozbierali ten most, więc domyślam się, że oni raczej nie ryzykowali dla mostu w Wierzchosławicy, a w Ostrowie własnym życiem i nie wpuszczali od tak tamtego ciężkiego sprzętu, więc te 100 osób dziennie, czy tam nawet 1000 osób dziennie, które by przeszło tym mostem w jedną bądź w drugą stronę, spokojnie mogłoby tamtędy chodzić, póki ten most nie jest inwestycja rozbiórkowa i później budowa nie zostałaby rozpoczęta. Różne rozwiązania mogły być wprowadzone. Różne. Do ostatniej chwili, do momentu zamknięcia mostu, był tamten dopuszczany także bardzo ciężki ruch. Tak? Autokary piętrowe, które wiozły ludzi z jednej strony Dunajca na drugą, na autostradę i dalej do Krakowa i tak dalej. To było koszmarne niebezpieczeństwo. To było koszmarne niebezpieczeństwo, można było tam wcześniej zarazić. Moje pytanie jest takie, czy te 2 lata temu były w budżecie starostwa zabezpieczone pieniądze na to, żeby ten most remontować, żeby cokolwiek zorganizować? Przedsiębiorcy, którzy są po jednej i po drugiej stronie mostu... Przecież było. Zrobili zakładkę asfaltową za ponad 1 000 000 zł, która poszła teraz do... A ile potrzeba na remont całego mostu? 50 milionów. Sam pan o tym wie. Pytanie, czy nie można było zorganizować tego tak, jak pan powiedział. Na jedną stronę do linii Dunajca dowieść pracowników Azotów czy uczniów busami, autokarami i po drugiej stronie odbierać ich znowu z następnego miejsca. Przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą swoje biznesy, tam jest i handel, i stacje i różnego rodzaju usługi dla ludzi, którzy tam tamtędy się codziennie poruszali, przemieszczali. Oni wszyscy byli zgodni co do tego, że udostępnią miejsce, że pomogą się zorganizować, żeby tylko tamtędy można było, no z zaoszczędzeniem 20 kilku kilometrów, prawda? I dróg, które zostały rozjeżdżone, i bezpieczeństwa. 40, no bo trzeba też wrócić. No trzeba też wrócić, to prawda. Jeden z mieszkańców wyliczył, że, który pracuje w Tarnowie, że w skali roku musi zapłacić ponad 1000 zł więcej na paliwo za dojazd, a jeszcze teraz ceny paliwa, no to na pewno ten 1000 zł to już dawno pęknął. Więc jak pan sam widzi, samorząd powiatu mógł gospodarować naszymi wspólnymi pieniędzmi mądrzej, nie narażać tych mieszkańców na tak ogromne straty. A dzisiaj liczenie, że te pieniądze, które zostaną wydane na most, to jest przychód samorządu Wierzchosławic, jest po prostu niepoważne. Ci ludzie ponieśli ogromne straty. Ogromne straty. Pan sobie wyobraża dziecko, które do tej pory chodziło przez most na drugą stronę Dunajca do szkoły i nagle zostało odcięte i te, jak pan mówi, 40 kilometrów musi pokonywać dziennie. No, to są naprawdę bardzo poważne straty, które ponoszą mieszkańcy, nie samorządowcy. I tutaj te widełki, o których żeśmy na początku naszej rozmowy mówili, z wynagrodzeniem się kłaniają. Jeśli ktoś tak zarządza naszymi wspólnymi pieniędzmi, naszym wspólnym dobrem, no to nie zasługuje na to, żeby tak zarabiać. Pani poseł, mam taki stały cykl w Kafe Tarnów i teraz zastrzelę panią pytanie, a być może będzie to bardzo łatwe pytanie, więc proszę się pochwalić. Co pani czytała ostatnio i co by poleciła pani naszym odbiorcom? Więc nie jeżdżę pociągiem. Od COVID-u staram się nie jeździć pociągiem. Mam taką możliwość, więc wykorzystuję własny samochód. To już się poprawię. Ale... Widzieliśmy się już nieraz wcześniej na dworcach, czy w Krakowie, czy w Tarnowie, więc stąd moje takie nieprecyzyjne wnioski. No to wie pan, COVID w ogóle nam życie zmienia. To prawda, podróż pociągiem jest bardzo sprzyja temu, żeby jeździć czytając. Ale w pociągu także znakomicie odbiera się pocztę, przygotowuje się różne projekty, to jest naprawdę bardzo dobry czas na czytanie. To prawda. Natomiast samochód jest równie dobrym miejscem, ponieważ mam audiobooki. Audiobooki są naprawdę fantastyczne. Z tych ostatnio zakończony, to książka 25-lecia... Perelu. Książka 25-lecia na Brodynikę. To jest książka Nie ma pana Szczygła, Mariusza Szczygła. Dziękuję bardzo, przypomniało mi się. Mariusza Szczygła, znakomita książka, warta polecenia. Zresztą w ogóle książki, które są pokazywane jako książki nagrodzone przez specjalistów, to bardzo, bardzo ważny materiał do tego, żeby go przeczytać. Kajś jeszcze nie zdążyłam przeczytać, ale już nabyłam drogą kupna, więc zapewne w przyszłości najbliższej. No problem taki, że Kajś mam akurat w papierze, a Szczegóła miałam w audiobooku. A z tych, które w tej chwili są w czytaniu, to Oficer i... No, tytuł sobie muszę przypomnieć. Oficer i szpieg. Ale się czyta, na razie się czyta.
W ogóle audiobooki są naprawdę fantastycznym pomysłem na to, żeby z książkami na bieżąco się móc uporać, tak, baśń o wężowym sercu Radka można było przeczytać, właśnie Radka Raka, właśnie dzięki temu, że jest w audiobooku tego Twardocha, zresztą przyznam się, księgi Jakubowe też znakomicie się słucha, dużo lepiej niż czyta, więc powiem tak, 4 godziny w jedną stronę do Warszawy, to jest naprawdę kapitalny czas na to, żeby można było poczytać. Ostatnia, Mariusz Szczegieł nie ma, bardzo polecam. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwa bardzo. I moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów była pani poseł Urszula Augustyn. Dziękuję.